Zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem w ciągu 5 następnych sekund, jeżeli chcesz otrzymać zestaw Deadpoola za darmo. Siema, jeszcze na wstępie tego filmu macie do wygrania 2800 fałdolców. Organizujemy ten konkurs wraz z Heroskiem przez 5 filmów i wyniki ukażą się na społeczności 6 kwietnia, czyli w poniedziałek. Oraz wybierzemy tam jednego zwycięzcę. Jedyne co trzeba zrobić to zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem oraz wejść do pierwszej linijki opisu i zasubskrybować też kanał Heroska. Przypominam, że jeżeli ktoś nie zostawi subskrypcji na obu kanałach, a zostanie wylosowany, niestety nie będzie mógł odebrać swojej nagrody. Także nie polecam oszukiwać, no i też w komentarzu napiszcie właśnie biorę udział oraz wasz nick z Fortnite'a. Dzięki, a teraz zapraszam do filmu. Siemano mordeczki, z tej strony ja Hexo, w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat 8 tygodnia wyzwań Deadpoola. Koniecznie dajcie ten film do końca, a jeżeli jesteście na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. No i też zapraszam was na mojego Instagrama Hexoity, ponieważ tam niedługo pojawi się naprawdę ciekawy konkurs. No a teraz zapraszam was do oglądania. Także moi drodzy, za chwilę przejdziemy sobie właśnie do 8 tygodnia wyzwań Deadpoola, a jeszcze na początek kilka ciekawych informacji. Więc generalnie moi drodzy, na początek, no to ten keylove został wyłączony w Fortnite ze względu na pewien błąd. A najdokładniej, jeżeli posiadaliście ten keylove w swojej szafce, to można by powiedzieć, że tak naprawdę gra była dla was troszeczkę pay to win. Ponieważ generalnie, no to jeżeli właśnie machaliście tym keylove'em, no to poruszaliście się szybciej. No i zasięg tego keylove'a właśnie był znacznie większy od normalnego. No i dlatego Epic Games postanowiło go wyłączyć, lecz jeżeli go posiadaliście, no to mieliście właśnie przez chwilę większą przewagę nad swoimi przeciwnikami. Tym bardziej, moi drodzy, jeżeli jesteście naprawdę wysoko na arenie, to niedługo otrzymacie taki oto kilo za darmo na wasze konto w Fortnite. No i najdokładniej będzie to za dywizję mistrzowską, czyli chyba dywizja 7. Nie pamiętam, ile to jest dokładnie właśnie punktów, ale będzie on właśnie za tą dywizję. No i teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie właśnie do głównego tematu filmu, czyli do 8 tygodnia wyzwań Deadpoola. Więc generalnie, moi drodzy, no to za dużo tutaj nie ma do gadania, a najdokładniej przedstawię wam właśnie, jakie wyzwania będą w tym 8 tygodniu. Więc generalnie, moi drodzy, właśnie te wyzwania to znajdź nadmuchiwany pływak Deadpoola. I gdzie ten pływak się znajduje? Jeżeli polecicie sobie na jacht, no i generalnie, moi drodzy, znajduje się właśnie na samym tyle jachtu. Wystarczy, że tam sobie go zbierzecie. No a kolejne to zatańcz na imprezie jachtowej Deadpoola. Więc generalnie w środku jachtu jest również właśnie taka impreza. No i tam wystarczy, że po prostu zatańczycie. I co otrzymujemy właśnie za ukończenie 8 tygodnia? A najdokładniej otrzymujemy takiego oto właśnie taki oto właśnie styl Deadpoola bez maski. Także według mnie jest naprawdę warto, ponieważ jest on według mnie troszeczkę lepszy niż normalny Deadpool. Tym bardziej, moi drodzy, jeżeli teraz polecimy sobie na jacht, to otrzymamy właśnie taką darmową muzykę do lobby. No i wystarczy, że tylko polecimy na jacht i tak naprawdę nic więcej nie trzeba tam robić. Tym bardziej gracze spekulują, że właśnie za 8 lub 9 tydzień wyzwań Deadpoola może być dodatkowo jakaś emotka, na przykład taka, lub jakiś plecak, tak jak już mówiłem w ostatnim filmie, na przykład Baby Deadpool. Ale oczywiście są to tylko spekulacje, lecz fajnie jakby Epic Games posłuchało właśnie graczy, ponieważ w tym przypadku według mnie mówią oni naprawdę spoko, no i naprawdę spoko jest to propozycja, którą mogliby wprowadzić do Fortnite'a, ponieważ nie oszukujmy się, chyba każdy chciałby sobie zagrać chociaż raz takim właśnie Baby Deadpoolem na plecach, lub chociażby właśnie jakąś nową emotką i lotnią. Tym bardziej, jak już mówiłem w ostatnim filmie, dodałbym nowy kilo w Deadpoola, ze względu na to, że ten, który jest obecnie w sklepie, jest troszeczkę słaby. Nie dość, że jest on podwójny, to jeszcze jest on naprawdę duży. No i generalnie albo podzieliłbym ten kilo na dwa jakby pojedyncze, tak samo jak było na przykład z Harley Quinn, albo po prostu dodałbym jakiś osobny, który byłby według mnie o wiele ładniejszy. Także to już by było na tydzień odcineczek. Generalnie, moi drodzy, jeżeli pojawią się jakieś informacje na temat dalszych tygodni wyzwań Deadpoola oraz na temat dalszych nagród, no to oczywiście wam nagram na ten temat film. No i oczywiście też, moi drodzy, przypominam wam o konkursie, także co, trzymajcie się, mam nadzieję, że wam pomogłem w ukończeniu 8 tygodnia wyzwań. Do zobaczenia i cześć!